Witam Was serdecznie, kochani. Miło Was znowu tutaj spotkać. Cieszę się, że jesteście, że uczestniczycie w tych modlitwach, które są naprawdę bardzo ważne i istotne. Witam wszystkie nowe osoby. Przypominam, modlimy się tutaj o błogosławieństwo dla Polski, o ochronę naszego kraju przed wojną i kataklizmami. Spotkania bardzo ważne i istotne w obecnych czasach, czasach wypełniania się ostatnich stron apokalipsy świętego Jana, więc musi być nas, kochani, jak najwięcej. Zapraszajcie innych, zapraszajcie bliskich, znajomych, rodzinę, kogokolwiek, by łączył się tutaj z nami w tej właśnie modlitwie. Ja, kochani, życzę Wam wszystkiego na dzisiejszy dzień, wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, oby ten dzień był udany, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, Wielki i Miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim. I zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i Naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego, Nowe rozwiązania, wielkoduszne i szachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.